Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Po feriach zimowych uczniowie szkoły podstawowej w Baranowie będą mogli korzystać z hali sportowej. Realizacja inwestycji dobiega końca. Trwają prace wykończeniowe tego zadania. Budowa hali pochłonie 12 milionów złotych. No, będzie piękna hala na pewno. Zawsze mówię, że nie wolno oszczędzać na rzeczach, które będą trwałe. Zapraszam tutaj wszystkich, żeby zobaczyć tak piękną, pełnowymiarową halę. Czekamy na ten obiekt z niecierpliwością, ponieważ zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sąsiednich halach w gminie. No wiadomo, swoje to swoje na miejscu. Hala nam pięknieje, coraz bardziej tutaj nabiera blasku takiego, jak powinno to wyglądać. No, niemniej jednak z tego co wiem, to około 14 stycznia nastąpi odbiór techniczny hali i już wtedy będziemy pełnoprawnymi użytkownikami tegoż obiektu. Kiedy rozmawiamy, to firma kładzie parkiet. Widzę, że to będzie amortyzacja bardzo dobra, no i wszystko zgodnie z atestami. Jak najbardziej. Dostaniemy atesty zarówno ze związków sportowych, jak i z federacji. Jest to podłoga wykonana z desek. Deski są barwione całościowo na wylot, także w przypadku konieczności za jakiś tam czas cyklinowania podłogi, ta podłoga zawsze będzie miała ten sam kolor. Poza tym zastosowane tutaj technologie amortyzacyjne są niezwykle istotne z punktu widzenia zdrowotnego, dlatego że reakcja podłoża na kościec człowieka, szczególnie na kolana, jest niezwykle istotna z punktu widzenia przede wszystkim uprawianych dyscyplin sportu na tej hali. Obiekt będzie pełnowymiarowy zarówno do koszykówki, siatkówki, jak i piłki ręcznej. Przy szkole w Baranowie zawiązano ostatnio uczniowski klub sportowy, który prowadzić będzie zajęcia z siatkówki, unii hokeja, tenisa stołowego, a przede wszystkim z piłki ręcznej. W tym celu zatrudniono nawet szkoleniowców, którzy do tej pory związani byli przede wszystkim z piłką ręczną w Kępnie. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.